Pytanie ważne. Sam mam lęk taki mały dzisiaj, bo te wszystkie tęgie głowy dopołudniowe i popołudniowe pokazały tutaj to, co najważniejsze zapewne w myśli naszego autora. A ja chciałbym w tym trudnym czasie, bo pewnie troszkę nam się oko osuwa, powieka, powiedzieć kilka zdań o logowychowawcy, bardziej na bazie też moich doświadczeń i takiego mojego krótkiego świadectwa życia, bo z Franklem spotkałem się 12 lat temu na studiach w Rzymie i kiedy musiałem podjąć zadanie pisania doktoratu, to jakoś nie chciało mi się pisać o dydaktyce, o tym, jaki powinien być współczesny nauczyciel, jak powinien przekazywać treści i tak dalej. Jakoś szukałem czego innego i tak się zdarzyło, że mogłem uczestniczyć w 3 kursach logoterapeutycznych na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie i jeden z tych, trzecia edycja kursu o logoterapii i analizie egzystencjalnej właśnie odnosił się do nauczyciela i wychowawcy u Frankla. Kiedy oglądaliśmy przed chwilą i zapragnąłem bardzo wgłębić się w myśl Frankla, żeby znaleźć tam jakieś przesłanki pedagogiczne, które można było wykorzystać. Szło mi to dość długo, bo musiałem kończyć doktorat po powrocie do Polski, byłem 7 lat w Rzymie, ale jakoś się udało. I może praca nie jest doskonała, ale tak sobie teraz patrzę na te piękne owoce pracy logoterapeutycznej u autorów tutaj obecnych, u księdza Rafała między innymi. I sobie tak myślę na to moje poszukiwanie trochę w innym języku, dlatego nieraz pewnie terminologicznie też będziemy się trochę różnić. I nie chcę powtarzać pewnych rzeczy, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka ważnych spraw, też odwołując się do takich moich przyjaciół i mentorów z daleka. Czyli pierwszym mentorem w moim życiu to jest właśnie nasz autor, który kiedyś powiedział taki w jednym z artykułów, które znalazłem w takim zbiorze artykułów z 2009 roku, zbiór artykułów Frankla, że człowiek współczesny to jest człowiek, który bardzo troszczy się o tym, żeby funkcjonować jak najlepiej dzisiaj, być wydajnym, być skutecznym. Chce podejmować życie ofiarując siebie, swój czas, swoje umiejętności, ale zapomina o rzeczy najważniejszej i rzadko zadaje sobie pytanie o sens, jaki to ma sens, po co ja żyję. I okazuje się, że prędzej czy później każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, pewnie takie pytanie już sobie zadał albo sobie zada, kto chce żyć, a nie wegetować, czyli pyta siebie o sens. I takim dopowiedzeniem do tej myśli Frankla, która jest mi bardzo bliska, jest myśl specjalisty w logowychowaniu z włoskiej części świata, czyli pana Daniela Brudzone, który też bardzo chciałem, żeby mi towarzyszył w tych moich poszukiwaniach, ale ja byłem w Rzymie, on w Mediolanie i stwierdził, że za daleko mamy do siebie, żeby się kontaktować częściej. Dlatego troszkę mi podpowiadał z oddali, ale też bardzo mądrą myśl chciałem tutaj przytoczyć, którą pozostawił. Zresztą do niej się też odwołałem na początku mojej pracy, że właśnie w tej epoce, w której dzisiaj żyjemy, gdzie szukamy sensu, gdzie jesteśmy trochę zdezorientowani, trzeba nam przede wszystkim zwrócić uwagę na taką ważną kwestię, którą jest formowanie sumienia. Za chwilę jeszcze do niej wrócę, ale w tym takim trudnym świecie i wszyscy chyba wiemy, że on nie jest łatwy. Ja nawet z tego powodu, że jestem proboszczem, a nie jestem aktywnym pedagogiem, w sensie nie uczę w szkole, ale po spotkaniach z młodymi ludźmi, chociażby przy okazji sakramentu bierzmowania czy przygotowania do pierwszej komunii świętej, trzeba mieć po prostu czas i trzeba być obecnym. I to jest pewnie pierwsza ważna sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę. I nawiązując do logoterapii Frankla, trzeba by było też zauważyć, że on sam chciał zajmować się młodymi ludźmi, zajmował się zresztą i skutecznie mu to wychodziło, ale wyraźnie odkrywał potrzebę
wychowawcy w tym, co też pisał i teraz przepraszam za czcionkę, bo coś tu nam się zmieniło pewnie z tego powodu, że ja złej użyłem. Chciałem się odwołać do takiego fragmentu z tej książki, którą pewnie znamy, Lekarz i dusza, a pisze tutaj tak. Pytanie o sens życia może być w swojej skrajnej formie całkiem obezwładniające. Zdarza się to zwłaszcza w okresie dojrzewania, gdy owe podstawowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji objawią się młodym ludziom i tak przecież borykającym się z życiem. Kiedyś na lekcji przyrody w gimnazjum pewien nauczyciel, tłumacząc istotę życia żywych organizmów, a więc i ludzi, stwierdził, że ostatecznie nie jest ona niczym innym niż procesem utleniania i spalania. Jeden z uczniów zerwał się wówczas na równe nogi i rzucił z żarliwością typową dla młodości pytanie: jaki w ogóle sens ma w takim razie całe nasze życie? Ów młody człowiek miał rację, wskazując, że ludzkie życie to inny poziom bytu niż świeca wypalająca się na naszym stole. Jej istnienie, Heidegger powiedziałby, bycie obecną, może być interpretowane jako proces spalania. Jednak człowiek jako taki to zupełnie inna forma istnienia. Ludzki byt jest przede wszystkim w istotny sposób zanurzony w historię, w przestrzeń historyczną. Historia tworzy dla człowieka system współrzędnych, z którego nie można go wyjąć. Ów system odniesienia jest w każdym przypadku przeniknięty sensem, nawet wówczas, gdy jest niewypowiedziany lub nawet niewyrażalny. Aktywność mrowiska można uznać za celową. Mimo to nie jest obdarzona sensem. Kiedy natomiast nie istnieje sens, nie ma też miejsca na wymiar, który można nazwać historycznością. Państwo mrówek nie ma historii. I każdy z nas jest zanurzony w jakimś świecie, w którym żyjemy, w przestrzeni, która została nam dana w czasie, w którym jesteśmy i tworzymy historię, jesteśmy historią też. I właśnie patrząc na nauczyciela i wychowanka, wychowawcę i wychowanka, wszyscy jesteśmy częścią tej historii i ją tworzymy. I musimy być świadomi tego w procesie wychowawczym. Tutaj są takie myśli, które chcę zostawić, ale znowu chciałem tylko nawiązać przez chwilę do tej myśli Frankla. Ludzie, czując się źle, pragną otrzymać szybko lekarstwo na swój stan, nie zastanawiając się ani chwili nad prawdziwą przyczyną tego stanu. Żeby się zastanowić nad prawdziwą przyczyną naszego stanu, musimy podjąć refleksję, musimy zastanawiać się, musimy mieć przestrzeń, musimy mieć umiejętność zatrzymania się przede wszystkim, o której już mówiliśmy, że nie jest z nią tak łatwo dzisiaj. I prawdziwym pewnie problemem dzisiaj jest właśnie ta utrata osobowych odniesień międzyludzkich. Nam się wydaje, że jesteśmy aktywni, że się ze sobą kontaktujemy, piszemy tysiące informacji, jesteśmy w sieci powiązań, ale tak naprawdę nie mamy tej uwagi zwróconej na siebie, nie potrafimy siebie słuchać, nie potrafimy ze sobą dzisiaj rozmawiać. I kiedy patrzymy na ten główne równanie logoterapeutyczne, to można spokojnie odnosić te główne komponenty X i Y z procesu terapeutycznego Wiktora Emila Frankla również do procesu wychowawczego. Czyli mamy w tym procesie logoterapeutycznym dwie ważne osoby. Jedyna i niepowtarzalna osobowość pacjenta, czyli wychowanka, i ta druga też jedyna i niepowtarzalna osobowość terapeuty i wychowawcy. I w tym kontakcie tworzy się prawdziwy sens, czyli odkrywamy często ten sens, dlatego że jesteśmy w drodze i każdy jest w danym momencie tej drogi z różnymi doświadczeniami, z różną historią życia. Dla mnie, tak jak już wspomniałem, Frank to jest taki terapeuta z zaświatów, można powiedzieć. On mi pomaga w moim życiu osobistym też bardzo. Pewnie też dlatego się zgodziłem na to, żeby tak dużo czasu poświęcać i zgłębiać tę myśl. I się cieszę, że ta myśl została odnaleziona przez panią doktor Jolantę, bo sam bym się nie odważył jakoś tak gdzieś jej pokazywać. Jeszcze nie jest do końca pokazana, bo tak jak mówię, problemy są pewnie obiektywne. Jak mam dużo zajęć związanych z moim działaniem duszpasterskim i z moim proboszczowaniem, także nie mam zbyt wiele czasu, żeby
się pochylać nad tym, co już gdzieś tam było moim udziałem kiedyś. Ale dzięki takim momentom mogę do tego wracać. Tutaj opuszczam celowo te slajdy, bo one nie są ważne. Teraz chciałem tylko krótko nakreślić, kim ma być ten logo wychowawca tak naprawdę. Przede wszystkim ma być tym osobowym medium między wychowankiem a światem, który go otacza, między wychowankiem a tym, co zakłóca właśnie odkrywanie sensu i celu w życiu w młodym człowieku, szczególnie w tym dojrzewającym, który ma prawo się buntować, ma prawo szukać, ma prawo doświadczać różnych trudności. I po prostu zanim coś ten osobowe medium uczyni, powie, to po prostu ma być obecny. Teraz mam taką myśl związaną właśnie z tymi bierzmowanymi, którzy świeżo już do sakramentu przystąpili. Się zastanawiałem, czy po sakramencie bierzmowania jeszcze przyjdą na spotkanie, bo sakrament bierzmowania, jak to się mówi, to takie uroczyste pożegnanie z Kościołem. No i byłem zaskoczony, bo po ogłoszeniu, że czekam na nich tam za 3 tygodnie po bierzmowaniu, przyszło 40 osób na 82. Także nie było źle. No ale tak rozmawiamy sobie, czego oczekujecie ode mnie, co moglibyśmy robić wspólnie, czym się zajmować. Głośno nie usłyszałem odpowiedzi, ale po spotkaniu został jeden chłopak. I mówi, wie ksiądz, pewnie oni się wstydzili, nie wiedzieli, co powiedzieć, może nie chcieli, ale ja muszę księdzu powiedzieć, po prostu chcemy z księdzem być. Chcemy zobaczyć, jak ksiądz żyje. Chcemy zobaczyć, no być w takich normalnych relacjach, tak? Czyli iść, nie wiem, na ognisko, porozmawiać, zobaczyć, jak ksiądz mieszka, o takie proste rzeczy, po prostu być. Czyli na początek być obecnym. I tak się tutaj orientowałem, czy pojawiły się w naszych opracowaniach takie sformułowania związane z myślą Frankla, które są u samego autora. Peacemaker i pacemaker, czyli dwa takie, można powiedzieć, wzorce, jeden pozytywny, drugi niekoniecznie, bycia edukatorem. O tym mówi sam Frankl. I ten pacemaker to jest taki człowiek, który nadaje tempo, który stymuluje. Oczywiście ja wiem, że to różnie jest tłumaczone, ale to pojęcie odnajdziemy w literaturze Frankla, czyli tak się ładnie to nazywa po włosku batti strada, czyli ten, kto znaczy drogę, ten, kto toruje szlak. I właśnie tym kimś jest logo wychowawca. Natomiast jest jeszcze drugie określenie, którego Frankl używa, obserwując rzeczywistość. Mówi, że jest jeszcze ktoś taki, kogo można nazwać peacemaker, czyli jest święty spokój, tak? Ma być spokojnie, cicho, jakoś to wszystko przejdzie, jakoś to wszystko się poukłada. No i właśnie przy okazji, tutaj też już pozwolę sobie szybko przejść dalej, przy okazji tego pierwszego, tego, który jest tym znaczącym drogę, on rzeczywiście powinien stymulować do jakiejś konfrontacji z wartościami, znaczeniami, z tymi mniejszymi sensami, które poprowadzą do sensu większego, ważnego, w naszym życiu być może nieodkrytego, ale dzięki mądrej obecności tego, który prowadzi, tego, który towarzyszy, tego, który znaczy drogę, powoli ten sens zacznie się pokazywać. No i właśnie tutaj też pan Piotr chyba wspomniał, że w wychowaniu to jest tak, że ten nauczyciel musi podjąć jakąś konkretną decyzję. W terapii może jakichś trudnych tematów nie podejmować, albo je przemilczeć, albo tak się zacząłem zastanawiać, czy logo wychowawcy warto to, żeby zwrócił uwagę na takie trzy ważne, moim zdaniem, trzy ważne sformułowania w logoterapii, tak? Czyli po pierwsze wola sensu, o której tu już bardzo dużo mówiliśmy i
Nie chodzi o to, żeby teraz powtarzać te kwestie. Chodzi o wartości. Zresztą tutaj o nich też bardzo dużo już dzisiaj powiedzieliśmy. Przed chwilą Roman o tym mówił też. Bo te wartości są właśnie podstawą motywacji, czyli trzeba pomagać młodemu człowiekowi pewnie je odkrywać. I one też prowadzą powoli do wartości i do sensu, tak? Do odkrywania, coraz większego odkrywania woli sensu. No i w końcu w słowniku u tego mądrego wychowawcy, który chce się odnieść do Frankla, jest też kwestia tego, że ta najważniejsza rzecz w procesie edukacyjnym to jest też sens, czyli ta potrzeba potrzeb. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na takie trzy ważne, istotne przesłanki płynące z teorii Frankla, jeśli chodzi o pedagogikę frankliańską. Pierwsza sprawa to jest rozwój wolności i autonomii osoby, tak? Czyli ten podmiot wychowania w trakcie formacji nabywa zdolności do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Wychowanie do odpowiedzialności jeszcze będzie za chwilę w trzecim punkcie, ale teraz chciałem tylko zaznaczyć, co zrobić, żeby rzeczywiście ten rozwój wolności i autonomii osoby był zachowany w mądrym procesie edukacyjnym, gdzie po pierwsze wychowawca i wychowanek odkrywają własną tożsamość, czyli poznają siebie. Ja też się uczę w procesie wychowawczym. Kiedy przychodzi chłopak i nie może powiedzieć zdania, jest zblokowany właśnie przy okazji spotkania przed bierzmowaniem. Ja mówię, co się dzieje, a on milczy. Co się dzieje, ale mamy czas na to, żeby rozmawiać. On milczy. Ja też milczę i on zaczyna płakać. I mówię do niego, możesz czuć się bezpiecznie, powiedz, co ci jest. Nie ma u nas w domu ojca. I ja po prostu się boję. Zastanowiłem się, dlaczego tak to powiedział i sobie pomyślałem, no to taki już mały filozof, tak? Nie ma w domu moim ojca, czyli wiedział, o co chodzi, że ma jakiś lęk, boi się powiedzieć, boi się, że ja go osądzę, ocenię i tak dalej. Ale zadałem sobie takie pytanie, jak jest w moim życiu, jak było. Bo ja też w domu nie miałem ojca, wcześniej się rodzice rozwiedli. Dlatego uczymy się razem też przy okazji takich spotkań i nie możemy się wykluczać z tego procesu, czyli nie możemy być nieobecni. Musimy pomyśleć o sobie też, jak ja się komponuję w tej relacji z wychowankiem, moim zdaniem skromnym, bo być może nie mam racji. Czyli wychowanek i wychowawca mają swoją, każdy z nich ma swoją własną tożsamość, poznają siebie, otwierają się na siebie. Druga sprawa ważna, wychowawca zachowuje pewien dystans, obserwując wychowanka i pozwalając mu przejrzeć się w sobie jak w lustrze. To akurat też taka myśl pana Brudzone, który też jest mi bliski, z powodu tego, że w tym włoskim środowisku logoterapii, jak już wspomniałem, poznawałem. Czyli nie jestem na równi, tylko jestem obserwującym jednak, tak? Mogę przypominać sobie też różne moje doświadczenia, które mogą mi pomóc, ale mam być tym, który towarzyszy, czyli jeszcze lepiej było, gdybym już przepracował i wtedy jestem lepszym pomagaczem, jak to się mówi, ten, kto już to zrobił swoją robotę, to będzie dobrym później towarzyszem drogi dla innych. Następna sprawa ważna, wychowanek może siebie wtedy zweryfikować, tak? W tym procesie, w tym kontakcie z wychowawcą. Oczywiście wiek, przeżyte doświadczenia, kompetencje, funkcja społeczna mówią o tym, że wychowawca jest tym, który, jeżeli jest mądry, roztropny, odpowiedzialny, poprowadzi dobrze wychowanka i mu pomoże. No i tutaj już też nawiązanie do profesora Wolickiego też, że wychowawca ma znaczyć tą wzorcową ścieżkę, której wychowanek nie powinien niewolniczo powtarzać, ale powinien być zainspirowany do tego, żeby odkryć ideał, odkryć to, co jest dla niego ważne, odkryć sens. Druga sprawa, jak się zastanawiałem, czy możemy użyć określenia oczyszczenie sumienia, ale możemy, minutka jeszcze, tak, bo to jeszcze jedna rzecz. To jest właśnie praca nad sumieniem, które jest tym głównym organem sensu, odkrywania sensu,
Możemy też powiedzieć, że to jest oczyszczanie świadomości, czyli według Frankla przekaz tych pojęć, wartości nie jest nigdy procesem edukacyjnym. To jest ważne. I to, co może być nawet rewolucyjne w jakiś sposób, możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że właściwym przedmiotem wychowania i kształcenia jest podmiot. Czyli nie treści, na które my jesteśmy nastawieni, przekazać jak najwięcej treści. Nieraz nie zwracamy uwagi, komu te treści przekazujemy, w jakim jest stanie i tak dalej, tylko te procesy są bardzo ważne i na to trzeba zwracać uwagę. Trzeba więc oczyścić sumienie, mieć czas, żeby ten wychowanek się zastanowił nad swoim życiem i żeby rzeczywiście to się stało centrum jego poznawania, to sumienie. W tym celu wychowawca jest nie tylko poszukującym badaczem, otwartym na ważne konteksty kulturowe, przekazywanie wiedzy, ale jest też specjalistą w przekazywaniu krytycznego myślenia. No i świadomie też musi nauczyć się modelować wartości, postawy, zachowania, które uczą odpowiedzialności. Trzecia sprawa, już ostatnia ważna, to jest według mnie ważną tezą tej pedagogiki Frankla jest też wychowanie do odpowiedzialności. Czyli każda sytuacja życiowa jest jedyna, niepowtarzalna, zawsze w niej jest ukryty sens, o czym nam mówi Frankl. Dlatego jesteśmy niejako zdeterminowani, żeby ją odkryć i odnaleźć. I teraz to, co było w przeszłości, nawet mogło być trudne, ale Frankl pokazuje w tym, co było w przeszłości, nie było łatwe, optymizm i przeciwstawia go pesymizmowi teraźniejszości i aktywizmowi przyszłości, czyli dobrze się zastanowić, dobrze wejść w tę rzeczywistość, w której jesteśmy i zacząć rzeczywiście budować odpowiedzialnie tą całą historię swojego życia. Nie chodzi o to, aby wracać do przeszłości, ale aby zadecydować inaczej, żeby zacząć od nowa. I tak na koniec, no to jest właśnie, wychowawca to jest ten, który tej odpowiedzialności ma uczyć i sam ma być odpowiedzialny i oczywiście wychowanek pewnie to będzie, wyczuje to, tak, w tym procesie edukacyjnym. Ale podoba mi się też takie stwierdzenie Frankla z jego artykułu z 1938 roku, że wychowawca jest aktywnym słuchaczem autobiografii wychowanka. Tutaj też można się odwołać do logodramy, w logoterapii i wykorzystywać ją pedagogicznie, ale ciekawe jest to sformułowanie, że właśnie wychowawca potrafi poprowadzić, zaapelować o podjęcie konkretnej aktywności w postrzeganiu życia jako romansu, w którym wychowanek jest głównym bohaterem. On decyduje o treści tego dzieła i jest zdeterminowany do planowania kolejnych rozdziałów tego romansu, który zwie się życiem. Na koniec trzy główne sprawy. Logo wychowawca wyprzedza, żeby tak podsumować po prostu i ująć w jedną klamrę. Wyznacza, znaczy rytm marszu, pokazuje cel do osiągnięcia, wyznacza szlak, wyprzedza. Na pewno rozprasza cienie przeszłości, wskazując określone prawdy, które mają znaczenie i prowokuje w wychowanku wolę sensu, ale też pozwala, żeby ten sens został odnaleziony przez wychowanka. Tylko pomaga i towarzyszy. Dziękuję.